Witam, witam bardzo serdecznie, hola compañeros. Mi nombre Mateo, mi amo Mateusz, czy też Mateos. Mamy takiego Mateosa właśnie. Moment. Mateosa mamy w takim barze właśnie, który się nazywa Mateos. Co ty robisz w ogóle, człowieku? Z czym do ludzi? No, Mateos się nazywa ten bar i prowadzi go osoba, która się nazywa właśnie Mateos. I to jest bar, do którego najczęściej się do niego udajemy. W sensie, goddammit, na piwo, na przykład na piwo. Za głośno mi się wydaje ta gierka znowu. Ale to przez te słuchawki, one są po prostu zbyt potężne. Ale już bardziej ściszyć nie mogę. Mógłbym z dwójki na jedynkę ewentualnie przejść, jakbym zminimalizował grę i ustawił to osobiście. Tutaj jeszcze mogę wyjść, ale nie chcę tu wychodzić. Ja chcę zeskoczyć tu jeszcze na sam dół. Bo zanim zeskoczę, zobaczę, czy tam coś jest groźnego. Nie było, ale jest teraz. O. Dobrze, co robimy? Wracamy się na górę może. A, akurat ktoś wskoczył. Ta fuck. Sami się zabijają. O, myślałem, że za plecami będzie. Dobra, heal się. Heal się, Skowron, heal się. Healnij się. Ale przeładowanie zarąbiste. Widzieliście, jakie to było piękne? Dobra. Lecimy na tych z kosami. Cześć, panie kosiarzu. Pewnie już idzie kolejny. Spoko, panowie. Ja mam damage. Ten pistolet jest do zabijania. Nie do tego, żebym strzelił, poszedł i bawił się w jakieś kopanie. To jest do zabijania. Szanujcie mój pistolet w tym momencie, bo ja szanuję właśnie amunicję do niego. O, cześć. Sorry, ale na tobie. Albo nie, jeszcze tak cię poubiję. Może kryt wejdzie. A, widzicie? Weszło. Te przeładowanie jest piękne po prostu. Ten pistolet jest po prostu taki skuteczny w działaniu. Te przeładowanie praktycznie jest niewyczuwalne. Praktycznie w ogóle nas nie spowalnia. Nie ma czegoś na zasadzie, że musimy koniecznie zmienić broń albo odsunąć się od przeciwników na tyle daleko, żeby móc zdążyć przeładować. Muszę wejść tutaj, prawda? Bo jakbym wyszedł przez tamte drzwi, to by chyba to sensu nie miało już, prawda? Mi się wydaje. Dobra, to idziemy tędy. No właśnie, dzień dobry, panowie, panie. Zakładam, że gdzieś tam mają głowę. Po robocie. Mamy zapis, co nie? W takim fajnym miejscu, gdzie do nas przeciwnicy bezpośrednio szli. Wrócę się oczywiście i zapiszę. Przeładuję sobie też Magnuma. Bo zdobyłem kolejną amunicję, ale może się ona bardzo przydać niebawem. Snajpereczkę też przeładujemy, ale przeładowanie już po prostu szybkość animacji mi się bardzo podoba. Zrobimy oczywiście ten zapis i idziemy dalej. I teraz będzie bardzo ciekawie. Teraz będzie. Zobaczycie, co będzie. Będzie bardzo dobre. Polecam. Matano! No i za mną też jest. A, wy nie macie broni. Ała, ale za. What the fuck? Ej, w sumie widzieliście to? On mnie przesunął. Okej, może by tak. Shotgun. Wow! Ja myślałem, że ja go zabiłem już tego z granatnikiem.
Ale to było niesprawiedliwe. Dobra, bierzemy snajperkę, bo są teraz daleko przeciwnicy, więc ich zdejmijmy stąd po prostu. Przestań się... O kurde, nie trafiłem cię. Sorry. O bany. Moja celność mnie tutaj rani. What the? Dobra, moment. Shotgun. Jest blisko. A ten jeszcze nie wyszedł. Pistolet. Zaraz mi zaczną znikać te itemy, nie? Tego nie chcę. Tam już mi coś znikało czerwonego. No nie! A, właśnie chwaliłem te przeładowanie, nie? Że nigdy nas nie zdradzi ani nic takiego, że nie będzie nam potrzebne. Taki chuj. No, quest item? A, nie jest quest item, to jest po prostu skarb. I to bardzo mało warty skarb, który już mieliśmy 50 razy po prostu. Za 8,5 tysiąca jest. A, dobra, mamy tylko dwie zielone roślinki, więc je połączmy i użyjmy. Okej, okay, fair enough. Dobra, robimy to. To jest ciekawe to, co tu będzie. Wchodzimy i robimy to. No i dobra. Mamy lokację, moją ulubioną. Bo jest duża, jest dużo miejsca i mamy dwóch fajnych przeciwników. Tam z tyłu, ten jeden opancerzony jest pan. Tutaj jeden normalny, z którym już walczyliśmy dwa razy. A przede wszystkim jest aż dwóch. Będziecie tu biec, czy nie? Nie, za daleko. Teraz dopiero się zamknęło wszystko, co? Się patrzeć na nich cały czas. A i przeciwnicy ci zwykli będą strasznie przeszkadzali, oczywiście. To nie jest takie fajne, bo jest ich dwóch tutaj mimo wszystko. Więc to nie jest takie proste. Trzeba najpierw zdjąć tych śmieci. Ale nie tak. No i tutaj mogę zostać otoczony też. Dobra, stąd wyjdę w ten sposób. Dobra, spokojnie. Jestem za daleko od nich. Dobra, tam jest... są obydwaj. Nie! 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 O! O w dupę! Ale mnie wzięli. Co? To zabrzmiało dziwnie. On tylko jednego heala, nie? Ale mnie wziął, zberstował. On mi zaraz łeb obetnie. Fuck! Spray! Da! Nie wiem co się dzieje, wiem że za mną jest przeciwnik, bo się śmieje. Biegnij, 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 biegnij. O! 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 Cofnij! Cofnij! Przeładuj! Coś miałem sporo zdrowia jeszcze. A szło tak fajnie, tak dobrze. Było się dobrze chujowo. Ale było ciekawie. Dobra, dawaj, dalej, jeszcze raz. Teraz zrobię to lepiej.
Teraz zrobię to inaczej trochę. Wiem, że mam tam dzwony, którymi mogę odwrócić ich uwagę, ale w momencie, gdy zacznę strzelać do przeciwników, to znowu moje strzały wezmą ich uwagę, więc to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Granatnika chce zachować na coś jeszcze trudniejszego, więc nie martwcie się. Zapomniałem o nim. Po prostu nie mam zamiaru z niego korzystać. Czemu? Tak blisko! Biegnij! Wiesz to! Kurde, ja cię tutaj wezmę shotgunem chyba. Nie wiem, czy mam czas w sumie, żeby go dobijać. Dobra, zabity. Chyba dobrego. What the f- Like, what? Czy mam spray? Chuja mam. Znowu mam mało zdrowia. Jestem na hita, tak? O Jezus Mario, tu biegnie. I to był ten bardzo groźny cios. Trzeba ich zacząć jebać. Ale najpierw trzeba te... Miałem nadzieję, że on jest troszeczkę dalej, to po pierwsze myślałem, a po drugie, że on zacznie trochę, że jego animacja i dobieg do mnie będzie troszeczkę dłuższy. Dobra, nie, teraz robimy to inaczej trochę. Mianowicie, bierzemy... Znaczy, tę dwójkę na początek to na pewno chcę się snajperkami pozbyć, to nie podlega wątpliwości. Jeden tam został z tyłu. Więc tyle dobrego. Na tobie chcę użyć tego. No świetnie. Aha. Nie będzie takie fajne. Wiem, że idzie drugi, ale nie mam czasu teraz na to. A widzieliście, dwoma strzałami się ich można pozbyć. Nie wiedziałem o tym. O. Dobra, 15 tysięcy wpadło. Wiem, że jeszcze dwóch zwykłych tych będzie. Powinno być. Prawda? Chodź tu. O Boże, trzech? Nie mam na was czasu. Oj, tamtego trafiłem jeszcze. Który się zatkał. Chujowy w ogóle ten. Rzut granatem. Zawiesiłeś się, powiedz, że się zawiesiłeś. Nie będziesz tu biegł. Zgłupiał. Daj mi wziąć te fanty. Mogę? Nie zabijesz mnie? Dzięki. Dobra. Teraz biorę snajperkę. Trafiłem go. Mogę go jeszcze raz, zanim zacznie mnie atakować? Nie. Gdzie on walnął? What? Biegniesz do mnie, czy nie do mnie? Nie, zgłupiałeś. Bardzo skuteczną jednostkę zrobili, prawda? Nie wiem, Sadler, czy chuj wie, kto to tworzył. Ale muszę przyznać, że to nie był najlepszy pomysł, żeby ich tak oślepiać. O! Ej, no, albo ten ma więcej zdrowia, albo ta snajperka bije z 3 razy mniej. W sumie muszę zobaczyć obrażenia za chwilę. Nie trafiłem! O! Co on? Co? Spokojnie, mnie tu nie ma. Ja tu tylko cicho sobie, wiesz. O, dobrze, wracaj się.
No nie, znowu nie trafiłem. Ale teraz trafię. Chuju. Tępy. Dobra. Od snajperki już chyba amunicji nie mam. I teraz tak, ile to bije? 11. A to bije 13, więc to nie jest aż tak duża różnica. Dlatego chciałem snajperką, bo wiem, że do snajperki mam dużo ammo, a do magnuma nie. Dlatego tak uparcie chciałem kontynuować strzelanie snajperką, a nie magnumem. Bo ten magnum się jeszcze może przydać. Chyba, że zdążę już jak killera kupić, to nie. Ale nie wiem w sumie, a co to jest? Myślałem, że to jakiś przycisk. A, porozbijały się te wazy, bo tu granat rzucałem. I tyle, nic więcej tu nie ma. Jestem prawie pewny, że w tym korytarzu powinna być zielona roślinka tu w rogu, ale albo ją wziąłem, albo jej nie było tak naprawdę. A, nieważne. Idziemy dalej. Prawda? Prawda. Jezus, słyszałem to tylko i wyłącznie w lewym uchu, to otwarcie drzwi. Fajne. Spinel. I kolejny spinel. Dobra, co my tu mamy? Nic nie mamy. Lecimy dalej. O. Ile odcinek trwa? 108 minut. Spoko. Spoko, będzie dobrze. Ja to już rozporządzę. Leon! Mr. Kennedy! Don't you know when it's time to throw in the towel? No! No! Leon! Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! Kill! No właśnie, to jest to. Quickly! We shall prepare for the ritual! To jest moim zdaniem osobistym najpotężniejszy i najgroźniejszy boss w całej grze. To, co właśnie teraz po mnie idzie. Moim osobistym zdaniem. Oczywiście z pomocą granatnika się go pozbędziemy w miarę sprawnie. So maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! No dobrze. Także mamy tutaj takiego pita małego, do którego widać wpadali różni ludzie, wyznawcy, czy HGW kto. Nie wiem, czemu ich tutaj zrzucano. Wydawało mi się, że byli posłuszni. A może to byli ci, którzy nie chcieli się nawrócić i odkryli prawdę i chcieli coś z tym zrobić i wiecie. I postanowili ich zabić. Dobra, co my tu mamy? A crown with two devotes, like something might fit inside. Właśnie, ma dwa miejsca na coś. Już widać, że jest że jedno tam już jest przyczepione, takie z niebieskim takim gemem. Bierzemy to, robimy zapis. I teraz, czy mogę killera kupić? Najpierw co mogę sprzedać? Killer. Striker. Ej, on ma dobre obrażenia. Inaczej go zapamiętałem. Ale dobra, już w Riotgana poszedłem, to już nie będę zmieniał się na tego Shotguna, prawda? Powiedzcie w komentarzach, jeżeli ktoś przechodził tę grę. Czy warto? Nie ma killera jeszcze. Dupie. Mamy tylko nowy shotgun, którego nie chcę. Nic więcej nie ma. Dobra, nic nie ma, to nic nie ma. Lecimy dalej.
Zapisać zapisałem, przechodzimy dalej grę. Ale nie mogę dalej przechodzić gry, bo ja chcę w tym momencie już zakończyć odcinek. Troszeczkę będzie krótszy, tam z 21 minut pewnie trwa. Ale myślę, że warto będzie w tym momencie zatrzymać grę, bo... Zapis tutaj... On nie jest tak blisko, jak się wydaje. Z tego co kojarzę, musimy tutaj odblokować windę. Żeby ją otworzyć, musimy przejść tutaj do pomieszczeń, które są w tym miejscu, tutaj na sam koniec. Tutaj będzie główny fight z tym ścierwem. Będziemy się musieli tutaj wrócić i wtedy dopiero trafimy do tego zapisu w tym miejscu. Więc to wszystko będzie na jakieś kolejne 15 minut pewnie. Także w tym momencie ja bym chciał już zakończyć ten odcinek. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja to jeszcze spróbuję jakiegoś nietoperza uciąć w międzyczasie, gdy się z wami żegnam. A widzicie, udało się. Także bardzo dziękuję oczywiście Państwu za uwagę. Ja byłem Skaurum Piąty, to był Leon Nożownik, morderca nietoperzy. Batman by tutaj się nie pojawił nawet. Pozdrawiam. Do usłyszenia.